mamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości z okazji Święta Policji. Nazywam się Anna Kerpiecka. Na co dzień jestem dzielnicowym, a podczas dzisiejszej uroczystości będę pełniła funkcję lektora. Główną częścią uroczystości będzie wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Dowódcą uroczystości jest komisarz Bogdan Królikowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Morągu, który złoży uroczysty meldunek komendantowi powiatowemu Policji w Ostródzie i będzie wydawał komendy. Rozkazy o mianowaniach na wyższe stopnie służbowe odczyta Anna Siniakiewicz, inspektor zespołu do spraw dyscyplinarnych, kadr i szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Szanowni Państwo, miejsce, w którym jesteśmy, ma szczególne znaczenie. Pola Grunwaldzkie to trzeci skarb powiatu ostródzkiego i Mazur Zachodni. To tu w 1410 roku stoczono bitwę, w której wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława Jagieły pokonały armię Zakonu Krzyżackiego. Jutro w tym miejscu odbędzie się inscenizacja bitwy z okazji jej 603 rocznicy. Nasze święto przypada 24 lipca. To data nieprzypadkowa. 24 lipca 1919 roku powołana została Polska Policja Państwowa. Komendant powiatowy Policji w Ostródzie, młodszy inspektor Krzysztof Pic, i już za chwilę na plac wkroczy pod oddział policjantów. Patrzność! Na prawo! Patrz! Panie inspektorze, dowódca uroczystości komisarz Bogdan Królikowski melduje gotowość do uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji. Co jest panie komendant? Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi aspirant Janusz Karczewski, sztandarowy starszy sierżant Damian Deruś i asystujący sierżant sztabowy Michał Jeńczyk. Dzisiejszej uroczystości towarzyszy również sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Pododdziały Patrzność, na prawo, patrz! Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie prowadzi. Patrzność! Potem na ramię, broń!
pod oddziałem baczność do hymnu państwowego. Krzysztofa. Policjanci, koledzy i koleżanki, policjanci, policjanki, wszyscy goście zebrani, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na polach Grunwaldu. Tak nietypowo, miało być 30 stopni, wyszło jak wyszło, panie starosto, rozmawialiśmy, prawda, i tego akurat nie udało się załatwić. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie gorąco witam, jest mi niezmiernie miło i jestem bardzo dumny z tego, że możemy gościć na dzisiejszej uroczystości marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Jacka Protasa. Witam serdecznie, panie marszałku. Witam starostę powiatu ostrowskiego, pana Włodzimierza Brodziuka. Witam pana wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, związanego z naszą ziemią, pana Gustawa Marka Brzezina. Gorąco witam burmistrza miasta i gminy Miłakowo, pana Aleksandra Gabryluka. Witam serdecznie gospodarza tej ziemi, pana wójta gminy Grunwald, pana Henryka Kasprzyka. Witam serdecznie zastępcę burmistrza miasta i gminy Morąg, pana Andrzeja Fikołę. Witam pana Tomasza Szydlika, zastępcę wójta gminy Dąbrowa. Szczególnie gorąco witam wszystkie osoby, które są dzisiaj obecne na naszej uroczystości. Witam wszystkich szefów służb, straży, inspekcji i wszystkich instytucji, z którymi mamy przyjemność na co dzień współpracować, realizując zadania na rzecz naszego powiatu. Mamy harcerzy, którzy uważam również świetną swoją obecnością naszą uroczystość. Goście zacni i szlachetni bracia. Wielkim honorem jest dla nas niebieskomundurowej braci, ta dzisiejsza uroczystość i to znamienite miejsce celebracji. Tak być musiało, gdyż my jesteśmy stąd. Każdy z nas związany jest z tą ziemią, przesiąkniętą historią i rycerską krwią. A dzieje sprzed ponad 600 lat są nieprzemijającym symbolem męstwa, honoru, zjednoczenia sił i ostatecznie zwycięstwa. Dzisiejsze święto to sposobność wspomnienia kodeksu rycerskich cnót, które w życiu szlachetnych ludzi prowadziły. Oddanie Bogu, ojczyźnie, królowi, odwaga i z podniesioną przyłbicą podejmowanie rzuconej rękawicy, ambicja i podążanie do celu, honor nawet w obliczu przegranej, wzór w postępowaniu, ochrona dobra i prawdy przed niesprawiedliwością, hojność wobec potrzebujących, wierność zasadom i ideałom i pogarda dla tych, którzy krzywdzą słabszych, to było rycerskie prawo. Ale i współcześnie oczekiwania, jakie ludzie tu żyjący mają wobec nas, są bardzo podobne. Dlatego stojąc tu dziś przed wami, panie i panowie policjanci, wołam o pamięć i noszenie tych zasad w sercu. Dobro publiczne stawiajcie ponad swoje. Chwała tej ziemi i bractwa niech nie przesłania swojej własnej. Jeden drugiemu niech zawsze zawiszą będzie. Opieka słabszym i pokrzywdzonym niech się zawsze od was należy, a każdy nawet wątłego charakteru człowiek, który zszedł z prawej drogi, niech zawsze na sprawiedliwość i na prawdę liczę od was. Tym zacnym, którzy dziś zaszczytu odznak i wyższej rangi dostąpią, ze wszechmiar gratuluję, kłaniając się za ich trud. Pozostali bądź adepci niech patrzą i naukę od mistrzów pobierają. Gratulacje niech przyjmą też matki i ojcowie, którzy wspaniałych ludzi na świat wydali i ukształtowali na swoją chwałę, czapki z głów przed żonami, które co dzień o dom i mężów dbają. W pamięci i w sercach nośmy tych, którzy życie za ojczyznę i mundur oddali. Honor oddajmy władzom tej ziemi, przyjaciołom naszym dla
których dobro, los tych, co tu żyją, jest bogactwem. A złota i srebra niech nie skąpią, a zawsze i myśl wartościową podarują. Zaszczytu dostąpiwszy kroki na tym polu stawiać przyrzekamy tak służyć co dzień w obronie ludu i praworządności, aby lata następne dumnie chwałę niosły o niebiesko-mundurowej braci naszych. Dziękuję za uwagę. W korpusie oficerów młodszych policji, nadkomisarz policji, komisarz policji, podkomisarz policji. Obecnie zatrudnionych jest 15 oficerów policji. 11 w Ostródzie i 4 w Morągu. Dzisiejszym o 5 młodszych aspirantów. 20 młodszych aspirantów awansowało na aspirantów policji, 12 aspirantów zostało starszymi aspirantami, a 3 starszych aspirantów zostało mianowanych na stopnie aspiranta sztabowego policji. W naszej jednostce są 93 stanowiska w korpusie aspirantów policji, które występują w następującym porządku. Aspirant sztabowy policji, starszy aspirant policji, aspirant policji i młodszy aspirant policji. Obecnie zatrudnionych jest 87 aspirantów policji, 50 w Ostródzie, a 17 w Morągu. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów policji może być mianowany podoficer policji, który spełnia warunki określone w artykule 25 ustęp 1 ustawy o policji i został powołany lub mianowany na stanowisko, dla którego został określony stopień w korpusie aspirantów lub oficerów policji. Przepraszam, może pani nawet przyjść? Pana można też przeprosić? Troszeczkę? No, cześć. Rozdziały baczność, obserwowani policjanci. Do szybku, chodź! Rozdziały baczność. Proszę o odczytanie rozkazów komendanta wojskowego. Na starszych sierżantów policji, a 17 starszych sierżantów zostało sierżantami sztabowymi policji. Sierżanci policji to stopnie podoficerskie. W naszej jednostce jest 77 stanowisk w korpusie podoficerów policji, które występują w następującym porządku. Sierżant sztabowy policji, starszy sierżant policji i sierżant policji. Obecnie zatrudnionych jest 67 podoficerów policji.
50 w Ostródzie, a 17 w Morawie. Na stopnie te mianuje komendant wojewódzki policji. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w artykule 25 ust. 1 lub 2 ustawy o policji i ukończył szkolenie zawodowe, podstawowe i został mianowany lub powołany na stanowisko, dla którego został określony stopień w korpusie podoficerów, aspirantów lub oficerów policji. Pododdziały Baczność, awansowani policjanci. Do szyku, marsz! Pododdziały Baczność. Proszę o odczytanie rozkazu komendanta powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wręczenia medali dokonają wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego OSP w Olsztynie Ryszard Karasik oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie młodszy brygadier Tomasz Ostrowski. Brązowym medalem zasługi dla pożarnictwa zostały odznaczone pani Anna Karczewska, pan Janusz Karczewski, Bogusław Kulikowski. Chciałbym bardzo awansowani policjanci przez stron szyku marsz. Szanowni Państwo, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Teraz jest ku temu okazja. Zapraszamy. Szanowni Państwo, Panie Komendancie, drodzy funkcjonariusze, chciałbym w imieniu władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego złożyć Wam serdeczne podziękowania za codzienną, ofiarną służbę, za ciężką pracę na rzecz porządku publicznego w naszym regionie, a w szczególności tutaj w powiecie ostródzkim. Wiemy, że przyjęliście niełatwą drogę życiową, podjęliście niełatwą służbę, bowiem często z narażeniem życia i zdrowia pracujecie dla dobra społeczeństwa. Niestety nie zawsze spotyka się to z satysfakcją i tą finansową, i tą taką codzienną, moralną. Ale mam nadzieję i życzę Wam tego z całego serca, ażebyście mieli świadomość, że dobrze wypełniacie swoje obowiązki, że jesteście potrzebni w naszym regionie i że szanujemy Was, poważamy. Życzę wszystkim Waszym rodzinom tego, żebyście wracali regularnie, jak najszybciej do domu. Tutaj mowa była już o żonach, ale przecież są już również funkcjonariuszki, więc i mężowie czekają na Was i piorą pieluchy i gotują obiady. Życzę, żeby ta Wasza służba nie przeszkadzała w życiu rodzinnym, awansowanym i odznaczonym. Serdecznie gratuluję. Życzę wszelkie pomyślności. Panie Marszałku, drodzy policjanci, drodzy samorządowcy, w tym roku udało się załatwić, Panie Komendancie, pogodę lepszą niż w tamtym roku.
tamtym roku lało. Dzisiaj mamy lepszą pogodę. Ale tak już na poważnie, wszystkim odznaczonym, wszystkim mianowanym, drogiej policji, która dzisiaj chroni nas wszystkich w Polsce, a robicie to doskonale, od Rady Powiatu, od Zarządu Powiatu, niskie ukłony, gratulacje. Miałem dla pana list taki gratulacyjny, zostawiłem go u siebie na biurku i myślę, że w poniedziałek, jak będzie pan, panie komendancie, u mnie na pana ręce, to przedłożę, mam kwiaty, za chwilę wręczę to panu na pana ręce, ale przede wszystkim dziękuję policjantom za waszą służbę, bo naprawdę w powiecie ostródzkim dziś, jak patrzymy na statystyki, jest wzorcowe. Dziękuję wam, chylę czoła, dziękuję. Panowie marszałkowie, panie komendancie, szanowni państwo, wielki to honor dla gminy, naszej skromnej gminy, gościć was tutaj na tych polach grunwaldzkich i z okazji waszego święta. Od mieszkańców gminy na ręce pana komendanta chciałem przekazać skromny adres, który tu odczytam. Komendant powiatowy policji w Ostródzie, młodszy inspektor Krzysztof Fitz, Grunwald Polewicki, 12 lipca 2013 roku. Szanowny panie komendancie, z okazji święta policji składam panu i pana pracownikom serdeczne życzenia szczęścia i pomyślności. Życzę, aby praca, którą wykonujecie, dawała wiele satysfakcji i powodów do dumy, zaś jej efekty niech zjednują wam sojuszników. Życzę także powodzenia w życiu osobistym. Życzę wszystkiego najlepszego również wszystkim awansowanym. Jest to też jedyna chwila, aby podziękować wam za wasz ogromny wkład, profesjonalizm właśnie w organizacji imprezy grunwaldzkiej. Te podziękowania chciałem złożyć na ręce pani podinspektor Jolanty Burakiewicz, przepraszam, Jolanty Burakiewicz, która już od lat współpracuje z gminą Grunwald i wszystkie najlepsze. Pan komendant powiatowej policji. W pełni święta policji na ręce pana komendanta składam serdeczne życzenia kierownictwu komendy powiatowej w Ostródzie, wszystkim policjantom, ich rodzinom oraz pracownikom cywilnym. Składam zarząd Stowarzyszenia Emerytów Kierownictwa Policyjnego. Panie marszałku, panie starostwo, panie wójcie, panie komendancie, w imieniu pana komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej oraz własny, chciałbym odczytać list skierowany do wszystkich zgromadzonych. Szanowny panie komendancie, policjanci i pracownicy policji. Za nami kolejny wyznaczony świętem policji rok służby i pracy. Jak zawsze w tym czasie patrzymy w przeszłość. Przyglądamy się temu, co było. Mierzymy się z niepowodzeniami, ale także z dumą wspominamy sukcesy, wyciągamy wnioski, aby nauczeni doświadczeniem kreować przyszłość. Miniony rok kolejny raz pokazał, że naszą siłą formacji jest zaangażowanie i rzetelna praca funkcjonariuszy oraz pracowników policji. Składam wszystkim szczere wyrazy szacunku za ofiarność i trud dnia poprzedniego, wkładany w realizację powierzonych zadań. Gratuluję awansowanym i odznaczonym. Świadomość, że nasza służba przynosi efekty oraz mieszkańcy regionu darzą nas zaufaniem, powinno motywować nas do działania tak, abyśmy naszą pracę wykonywali jeszcze lepiej i efektywniej. Z okazji święta policji życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji zdrowia, pogody ducha, wiary we własne możliwości i powodzenia w dalszej służbie i pracy. Najlepsze życzenia przekazuję również państwa rodzinom, aby zawsze byli dumni z faktu, że mają w rodzinie kogoś, kto niesie pomoc tym, którym jej najbardziej potrzebuje. Podziękowania kieruję także do wszystkich tych, którzy na co dzień z nami współpracują i wspierają naszą działalność, lokalną władzą oraz służbę, które podobnie jak my
dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny na Warmii i Mazurach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Podpisał nadinspektor Józef Gans i komendant wojewódzki policji w Olsztynie. Panie komendancie, przekazuję na pana ręce pan komendant. Hymnem królewskim dynastii Jagiellonów. Od tej właśnie chwili pieśni religijne zaczęły się łączyć z pieśniami wojskowymi, a Bogorodica stała się symbolem jedności religijno-patriotycznej. Thank you.
Chodź, gość! Na prawo! Chodź! Panie inspektorze, dowódca uroczystości komisarz Bogdan Kulikowski wezwie o zakończenie uroczystej zbiórki. Goście zacni i szlachetni bracia, uroczystość czas zakończyć. Dziękujemy przeto, iż zaproszenia naszego w pogardzie raczyć nie mieliście, jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodaliście. Jest.